ringu nowy Nexus. Już za chwilę CM Punk'a czeka starcie z Wade'em Barrettem. Którykolwiek z nich wygra, ten daje awans swojej drużynie do Royal Rumble. A przegrany tymczasem, no cóż, jego ekipa nie pojawi się w 40-osobowym Royal Rumble. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że sędzią specjalnym będzie John Cena. I Wade Barrett, i CM Punk obrali sobie jeszcze niedawno za cel Johna Cena. Dzisiaj wszystko leży w rękach Ciny. No właśnie. A stawka jest wysoka. Udział w Royal Rumble to jest coś niesamowitego dla każdego z zawodników. Każdy z nich chciałby tam stanąć, bo to szansa na niesamowity wynik i sławę. A czy tak będzie? No właśnie. Ciekaw jestem, jak rozwiąże to John Cena. Czy pozwoli się im, jak to się mówi, wykrwawić? Za chwilę się o tym dowiemy. Ciekawe znowu też, jaką strategię przyjmie CM Punk i Wade Barrett. No ale jest ten, którego publiczność uwielbia. John Cena, dzisiaj w innej roli, ale jakże ważny. John Cena w drodze na ring. Już za chwilę stanie pomiędzy Wade'em Barrettem i CM Punkiem jako sędzia specjalny. Ale, no cóż, jeśli chodzi o werdykt tego pojedynku, przyznam szczerze, że absolutnie nie wiem, co się wydarzy. No właśnie, i ta niewiadoma jest cudowna, ponieważ wiem, że cokolwiek się nie wydarzyło, będzie zaskakujące. Proszę, koszulka ląduje, co by nie było, prezent jest. Ciekawe, ciekawe jak to, ja już parę razy pokazał, na co go stać Johna Ciny. No, czasami traci wzrok, czasami słuch, oczywiście wszystko pod kontrolą. Jest już Wade Barrett. Wszystko w rękach Johna Ciny, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jakże wiele znajduje się na szali. I Wade Barrett, i CM Punk chcą, aby ich drużyny znalazły się w Royal Rumble. Jaką, Andrzej, przewagę by mieli w tym starciu, gdyby walczyli ramię w ramię? Dokładnie. No ale to na szczęście, tak jak powiedziałeś wcześniej, dla pozostałych uczestników, że jest i właśnie przeciwwaga. Na razie to tylko skandują nazwisko Cena, a nie zawodników. No ale dobrze, ciekawe jak będą chcieli pomóc swojemu przywódcy Nexus i Cole. I co? John Cena wyrzuca Nexusa z areny. Tak jest, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, walka ma być uczciwa. Proszę bardzo, jest sędzią, może wszystko. Tak jest, szufeleczka i nie ma. Myk. Robi to jeszcze, a i cały plan poszedł. Tam pewnie CM Punk miał jakiś plan. No dobrze. Na razie nie ma Nexusa, a co z Corem? Oj, to ciekawa zagrywka. Przerażony jest CM Punk. Wygląda na to, że John Cena faworyzuje Wade'a Barretta. Albo za chwilę jeszcze. Chyba za chwilę jeszcze posprząta Cor. Tak? Chyba tak. No tak. O, dokładnie. Ciach, nie ma. No i proszę. Chcecie uczciwego pojedynku? Proszę bardzo. John Cena jednak nie dopuści do tego, aby przy ringu znalazł się Nexus, ani aby przy ringu znalazł się Core. CM Punk z Wade'em Barrettem będą walczyć bez wsparcia. No cóż, zapowiada się ostry, zacięty pojedynek z konkretnym sędzią. A już przez moment Wade Barrett był zadowolony, że nie ma Nexusa, a jego drużyna została, ale tylko przez moment. Na pewno mniej pracy będzie miał teraz John Cena. Jest gong i rozpoczyna się teraz pojedynek. No, na pewno uczciwszy, ale co jeszcze wymyśli John Cena? Co to miało być?
Sędzią jestem. Mam nie może uderzyć chce. Sędziego. Spróbuj uderzyć sędziego. Ale żeby się ten nie cieszył, to też utargował. Nie wolno uderzyć sędziego. No dobrze, zajęli się więc sobą. Nie było innej opcji. Atakuje CM Punk Wade Barrett w narożniku. Wymierzył mu karę CM Punk, seria kopnięć. Ale John Cena jakoś specjalnie nie rwie się do dyskwalifikacji. Pozwolił CM Punkowi mocno pobijać Wade'a Barretta. Jest to chyba zapowiedź tego, co będziemy oglądać przez najbliższe kilka dobrych minut. Tak jest, będzie sobie... Ale to nie pasuje CM Punkowi, że mógł atakować tak długo, jak tylko może. Ajaj, niech on się nie zajmuje. Tak. Chciałeś zejść do Wade'a Barretta? To proszę cię bardzo, masz go tam. Dobrze, że nie zaczął wyliczać ich pozaringowo w trybie maszynowym. CM Punk zdaje sobie sprawę, że jeśli zaatakuje Johna Cena, będzie dyskwalifikacja i Nexus nie znajdzie się w Royal Rumble, to jednak zamieszanie wykorzystuje Wade Barrett, wyniesienie. I teraz to on może porozdawać karty w ringu, ale z kolei co z tego, że rozdaje karty w ringu, jeżeli w ringu nie ma sędziego? Rzeczywiście robi sobie kpinę. Tak, racja, jestem sędzią, muszę wam jeszcze posędziować. A coś się działo w międzyczasie? Nie, no nic, absolutnie. Oczywiście, my tylko czekaliśmy, aż wrócisz. Ale teraz CM Punk z kolei atakuje za pleców Wade'a Barretta. Czy na coś to się w ogóle zda? CM Punk po prostu teraz... Ach, atakują się jeden na drugiego, podwójny clothesline. John Cena tymczasem nie rwie się do tego, aby... Jedno jest... Podwójna dyskwalifikacja. O, otwarcie. Nie rwał się do sędziowania, ale że zakończył pojedynek, dlaczego? Obaj zawodnicy zostają zdyskwalifikowani za używanie przekleństw. Żadna z grup nie wystąpi na Royal Rumble. Obie odpadają. Panie i panowie, rezultat tego pojedynku to podwójna dyskwalifikacja. Nie ma zwycięzcy, więc zarówno grupa The Core, jak i Nowy Nexus nie wystąpią w Royal Rumble meczu. To ich załatwił. Nie zobaczymy w Royal Rumble ani Core, ani Nexusa. Na to przynajmniej wynika. John Cena załatwił ich bez mydła. Ale czy na pewno to może zrobić? No niby tak, no jest sędzią. Ale czy nie nadużył? Nie nadużył władzy? Jeszcze jest, no właśnie, jeszcze jest niestety generalny menadżer. Ten zepsuje zabawę. Chyba jednak tak. Oto co pisze generalny menadżer Raw. Cytuję. To, co właśnie widzieliśmy, było oczywistym nadużyciem władzy. Nie zmienię decyzji sędziego, czyli podwójnej dyskwalifikacji, ale mogę zmienić skutki. CM Punk, Wade Barrett i ich grupy wezmą udział w Royal Rumble meczu. Jeżeli John Cena nie wejdzie już teraz na ring i nie przeprosi Barretta oraz Punka, to właśnie on nie wystąpi w Royal Rumble meczu. To Cena sobie nagrabił u menadżera, ale czy menadżer z drugiej strony nie jest, za bardzo faworyzuje Core i Nexusa? Może on chce, aby te dwie drużyny pojawiły się w Royal Rumble? Na pewno coś w tym jest. Na pewno coś w tym jest, że dopuścił wcześniej Nexusa, teraz Core, a teraz no właściwie złamał zasady sędziowskie. Sędzia praktycznie może prawie wszystko, ale okazało się, że tylko prawie. Co teraz zostało Johnowi Cenie? Chyba... Przeprosić, inaczej nie pojawi się w Royal Rumble.
ale wiesz, są różnego rodzaju przeprosiny. Można powiedzieć, że przepraszam, a można powiedzieć, przepraszam z prawym, tak jest i z prawym sierpowym. Tak bardzo cię przepraszam, że aż nie wiem co. O, ale jest już Keith Slater, jest Justin Gabriel. John Cena zrobił najlepszą. Ale jest Nexus. Możliwy, wyskoczył z ringu, jest też Nexus. Napięcie rośnie. Teraz co? Czy skupią uwagę na Johnny Cena, czy na sobie? Kto zapłaci za to? Czy John Cena, czy skupią się na sobie? Ale CM Punk pokazuje na Cena. Wade Barrett też patrzy na Johna Cena. Teraz co? Zaczęło się. Słyszymy, jest Big Show. No i bardzo dobrze. Nie, nie, tylko nie Big Show. Cała ekipa, jest Marella, jest Kozlov i Daniel Bryan. Ale się porobiło. Proszę Państwa, mamy przedsmak Royal Rumble. Teraz wszyscy w ringu. Tyle wspaniałych zawodników, ale się narobiło. Chaos, chaos, chaos i jeszcze raz chaos. Dokładnie tego samego możemy spodziewać się na niedzielnym Royal Rumble. Każdy na każdego, choć niektórzy zaznaczyli swoją gotowość do walki ramię w ramię. Ciekawe, co z tego wyniknie. Z uwagą dziękuję. Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Dialogi tłumaczył Rafał Tomasiak. Czytał dla Państwa Kuba Wątły.